Witajcie moi drodzy w nowym vlogu, pewnie tygodniowym, ale zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Dzisiaj mamy piątek, ja właśnie czekam na Patryka i będziemy jechali po odbiór szafki, takiej starej szafki do odnowy. Wymiary są na styk, więc zobaczymy czy ona wejdzie do samochodu. Mam nadzieję, że tak, bo jest fajna, ale musimy już z tym przystopować, bo trochę nam się kończy miejsce w naszej pracowni, więc trzeba robić rzeczy i dopiero później kombinować nowe, ale wiecie, jak to jest okazja, to jak przegapić taką okazję? Pokażę wam, jak ta szafka wygląda, bo naprawdę jest fajna. Szafka wygląda właśnie w ten sposób. Jak widzicie, ona ma taki zamek, tylko że tam jakaś taka wykrojona jest, kwadracik taki wykrojony, nie wiem po co, pewnie zobaczymy, jak przyjdziemy na miejsce już. No, ale generalnie jest bardzo, bardzo ładna, trochę się odbija. W ogóle zgasło. No ale jest bardzo fajna, więc jak Patryk mi tylko ją podesłał i powiedział, że ją zarezerwował, to mówię mu ok, super, dobra, fajnie, jedziemy po nią. Jeszcze to leci, już jest? O, to fajnie. Tylko wiesz co, troszkę z tej strony jeszcze, tą górę jakbyś mógł tam pocisnąć. No, proszę. No i udało nam się i w sumie wyszła lightowo, nie? Myśleliśmy, że w sumie będzie tak na styk, bo ona miała tak na styk długości, no i w sumie faktycznie no, widać. Nie, na styk jeszcze mogłaby mieć maksymalnie 10 cm. Nie, to już był problem. Co można popchnąć? Ale tak w szerokości tego samochodu jest fajnie, to super. Fajne te nóżki są, znowu mi się podobają. Właściwie bardzo ładne, nie? Tylko je powiem pomalować czymś i będzie super. W ogóle jest w dobrym stanie, naprawdę w dobrym stanie. Nasza biblioteka ma taki dział książek, nowości i często lubię tam właśnie chodzić sobie, żeby spoglądać, co nowego wpada. I dzisiaj zobaczyłam to. To jest książka, którą, to jest autorka w sumie i seria książek, które bardzo mi się podobają. I czytałam dwie. Jedna to jest Fala, a druga Susza. Chyba w takiej kolejności właśnie. Pierwsza Fala i druga Susza. I trzecia Niebo. Jestem bardzo podekscytowana, że ona tam była, bo nawet nie wiedziałam w sumie, że ona wyszła. Ta autorka chyba napisała w tej drugiej części na końcu, że będzie kolejna. I po tej jeszcze będzie jeszcze jedna w tej serii. Więc będą chyba cztery, no chyba, że więcej jeszcze. Nie wiadomo, czy się to się rozkręci, czy nie. Ale mi się mega ta historia podoba, więc bardzo się cieszę, że ona jest. A druga książka, którą sobie w sumie Patryk wypożyczył, to jest taka i ona, ja o niej słyszałam dużo, dużo dobrego i podobno jest taka bardzo taka z jajem, taka motywująca, więc ja też ją będę chciała przeczytać. Nie wiem, dajcie znać, jeśli czytaliście tą książkę, to o niej sądzicie, jestem bardzo ciekawa, no ale słyszałam już właśnie bardzo dobre opinie, więc też to sprawdzimy sami pewnie. Tak. Co? Tak skromnie w sumie. No zobaczymy, no bo to znaczy skromniej niż te 15 chlebów. Małe kanapeczki. Z rzodkiewką i twaruszkiem, czy serkiem takim i ze szczypiorkiem jeszcze są. I one są w ilości dwie, no. Plus to jest taka większa. O. Serkiem, serek ma i guacamole, wydaje mi się. Nie, bo to będzie jakiś sosik musztardowy, wiesz. Zielony? Nie, ale było takie pomarańczowe. Tu mamy dwie takie drożdżowe wielkie. O, jagodzianki chyba widzę. Jagodzianki, a nie wiem czy takie. A ja miałam ograniczać. Druga jest w środku. Ja miałam ograniczać ten, słodkości. Nie, to nie skoczyło? Co to jest? O kurde, to jest taka jakaś pizzerinka, fajnie. O. No spoko. I dwie też? Dwie też. Kurde, skąd nie wiedzieli, że nas jest dwóch? No ale to nie wychodzi, to jest fajnie, spoko no. No fajnie, spoko, za 13 zł taka paczka. Dobra, ja mam pizzę, udało się. Słodkie. Nie, no to już jeśli mam z dwojga, za go wybierać, to już wolę pizzę. Nie, no bardzo dobra. Dobre, no. Dobra, to trochę posprzątam, wiesz, bo chyba ta szafka pójdzie na to biurko, tu, prawda? Tu, to biurko tam, ja mówiłem, że dzisiaj robiłem też a, ten... A tam, tak. A tam zły porządek. I jak to wygląda, chillera, Ameryka. No mi się to podoba. Ładnie, tylko że za dużo ta gałka jest moim zdaniem. Trochę za duża jest moim zdaniem, ale teraz nie będę szukał tej gały. Nic nie jest idealne, nawet w cynikonu. To by można było dać w takim razie tu. Tylko jak biurko będzie tam, to będzie no. Ciężko dojść ewentualnie do rzeczy, które robisz tam na stole. No to do biurka można zrobić tu taką małą przerwę po prostu, żeby tu szło, nie? Wejść. Tylko trzeba jeszcze trochę... Nie wiem, czy przesunąć? Nie, no teraz tak zamontować próbuję na razie, co? Czekaj, tylko zamknę to.
tam otwiera się ta szafka. Bo ją trzeba przykleić tam, wiesz? Bo widać, że to jest nierówno i pewnie trochę przód leci do przodu. No to też, dołu. też, jasne, no. Idziemy. Kluczyk. Więc spróbuję to otworzyć i zobaczymy, co jest w środku, bo wydaje mi się, że... W środku nie ma nic, ale zobaczymy. Oho, półka. No i ona nam właśnie wypadła. O, to się ciężko otwiera, spoko. Jest urwane coś, więc też to trzeba będzie. Albo gdzieś to lata, bo tam latało coś. Coś tam latało, no ja to nie widać. Nie ma, wiesz co, tego, widzisz? To tam jest takie coś, co trzyma tą półeczkę. Tu tego nie ma. Potrafisz wyjąć tą półeczkę zaraz? Na pewno to latało, już pójdziemy. Stówę, no. Mariu, jesteś mi tu? Jest tam, to widzę tam. Wiem, ja też widziałem, no. Fajny mam na nią pomysł, zobaczymy, co finalnie z tego wyjdzie, bo często jest tak, że pomysły są, a finalnie życie weryfikuje i robi coś innego. Nie, za daleko. Za daleko. Bo ja nie owinę tego, chodź, wracamy tam. No nie, no to działa spoko, wiesz? Chociaż mogło być szerzej. Nie zawiążemy tego. Ta linka jest za krótka. Właśnie też mi się tak wydawało, że na sklepie, że ona jest jakaś krótka. Dobra, zrobimy tak, no. Tylko nie też za wysoko, bo sądzę, że możemy się rozwalić. Dobra, najpierw zwykły węzeł, tak buty wiążesz. Uh-huh. A później tak, tak. No mało, ale powiem wam szczerze, że on się rozstygowuje, rozpina jakby. Dobrze, to ty testujesz, a nie ja. Ja, ty testujesz. To daj mi rękę w razie czego, co nie? Teraz fest test. Poczekaj, bo... Trzymaj mnie. No tak. No skrawaj. Na internecie zawsze wszystko tak wiążą, tak roz, bo hop, siu, już koniec. No co, fajnie? No, nie rozwiązuje się, nie? Tylko, że... Wiecie co, dla mnie z tym hamakiem jest taka niewiadoma, że... To tak na tym drzewie będzie wisiało, czy to się na przykład tak służy i koniec, nie? Wiesz, co chodzi? Czy to nie zjedzie? No, może nie powinno, nie? W ogóle kupiliśmy w Lidlu bardzo dobre lody, bardzo smakowite, pyszne, wodne. Mają jedynie ile? 46 kalorii, nie? 44. No, 44 kalorie, nie? Wydaje się spoko, powiem wam. I ja oglądałam różne takie węzły na hamak, a w sumie to jest taki zwykły węzeł i nara. No jest, ale ja mam mało zaufania. Ale fajnie się siedzi. No fajnie się siedzi, tylko że nie wiem jak z twoim zaufaniem, ale ja tak średnio. No co nie ma stać? No spadniesz na te gałęzie i sobie potuczysz tyłek. No to miejsce ogólnie nie jest zbyt fajne dla mnie. Fajnie by taka błąka była i tam na tym łące parę drzew, nie? Wiesz, no dzisiaj to było takie na szybko, no bo to kupiliśmy dopiero pół godziny temu. A teraz idziemy w planszówki grać pod wieczór, jak co sobotę. Także nie mamy zbyt wiele czasu, żeby się tutaj rozkładać i szukać jakiegoś idealnego miejsca. No ale ogólnie tam ten hamak wydaje się okej. Tylko wydaje mi się, że te linki by należało dokupić do tego hamaku, bo one są dość krótkie. Ja się boję. To tylko delikatnie. O kurde. Ja trzeba kupić drugi. Czyta, nie gadaj. Nie mogę tak czytać, jak mam tak czytać? Tak. Nie ruszaj się tego, nie. W biedy chwili to nie ma co się spodziewać cudów, więc on może tak być, że długo... Co, podjedziemy jeszcze teraz, tak? Po to? To bym chciała. To się zbieramy. No, zbieramy się. To się zbieramy. Bo już czas nas gonić w sumie, który jest... Goni nam, to prawie szósta jest. Za 6:10, nie, to się zbieramy. To zbieramy się, wiem właśnie. Jest niedziela i od rana pada. Ciągle pada, bez przerwy. I w sumie to kurczę, nie ma co ze sobą zrobić. I byliśmy w domu, ja trochę montowałam film, Patryk coś tam sobie oglądał. I nie wiem, czy wiecie, jak nas oglądacie, ale my nie potrafimy siedzieć za długo w domu, po prostu nudzi nam się na maksa już. I właśnie dzisiaj tak postanowiliśmy, kurczę, trzeba się przełamać i może jednak przekonać się do tego siedzenia w domu, ale no nie. Mamy godzinę, no niecałą 14 i to już za dużo, więc zebraliśmy się i jedziemy do knajpy indyjskiej na obiad. Dla nas to też jest niepodobne, bo my raczej nie jeździmy po knajpach, bardzo mało kiedy, ale właśnie dzisiaj jest z tego względu, że jest tak nudno, to jedziemy i zobaczymy. Knajpę wybierał Patryk, to od razu powiem już, żeby nie było. Ja jestem średnio do niej przekonana na razie, bo ja za bardzo tak indyjskiego jedzenia, tak średnio raczej, ale zobaczymy, no, co to będzie. Thank you.
dzieje, ale oni mają tam takie dobre ceny, że to jest nie do pomyślenia i przepyszne jedzenie. Naprawdę, to jest nasza ulubiona knajpka. Zresztą nie jesteśmy knajpkowi, ale właśnie zawsze jak tam idziemy, to zbierzemy sobie chimichangę z kurczakiem. Ona jest pecha. A kosztuje chyba 28 zł, do tego kawa, 8 zł kawa. Gdzie takie ceny są w ogóle? Ja się pytam. Gdzie indziej? Nigdzie. W tej indyjskiej knajpie, jak weszliśmy, to ja w ogóle byłam zaskoczona, to jest takie malutkie, strasznie malutkie to było. I tak wazonie przyjmie tam tak brzydko, po prostu, tak. Surowo. A ceny to wyższe niż tutaj, naprawdę. A ten miejsce, właśnie ten kartel, oni mają super wysył. Jest taki chaos, taki typowy meksykański chaos, bo to jest meksykańska knajpa. Kartel jest najlepszy. To jest prawda. Przejechaliśmy jeszcze sobie, znaczy podeszliśmy właściwie do tężni solankowej, to jest taka duża zrobiona. W sumie chyba to jest jedna z większych. O, pięknie pachnie. No, dobra, latuję. O, ładnie, super. No to no, tężnie solankowe są bardzo, bardzo dobre na zdrowie, tylko chyba regularności, a patrzcie tutaj jeszcze w górę w ogóle. Ja pole, jak się cud w ogóle zbiera. Ale ja tego nie widziałam jeszcze nigdzie. No nie, ja z takim kołem też nigdy nie widziałem. I ona jest największa w ogóle chyba koło, której byliśmy, tak wiesz? No, myślę, że tak. Ona jest taka ogromna, naprawdę, ale fajnie, fajnie. Ja wiedziałam, że tutaj ją zrobili, ale nie widziałam jej jeszcze z bliska, tylko wiedziałam, że tu istnieje po prostu. Dlatego też podeszliśmy, bo już nie byliśmy obok. Postawiliśmy niepozornie kamerę przed nami tak, żeby filmować nas, jak idziemy. Wiemy, że wiele osób jest zainteresowanych takimi właśnie treściami. Także mam nadzieję, że podobają wam się takie ujęcia i chcecie ich więcej w przyszłości. A teraz klikamy z kadru. Trudno uwierzyć, ale zrobiła się tak ładna pogoda. Słońce wyszło, niebo jest niebieściutkie praktycznie wszędzie. Tam tylko dalej są takie chmurki, ale tam daleko. No więc zabraliśmy nasze hamaki i przyjechaliśmy na chillaucik. Jesteśmy na kopcu, przy kopcu wyzwolenia. My tutaj lubimy bardzo jeździć i to jest nasze takie chillerkowe miejsce. Jest Boże Święty, pięknie, naprawdę. Takim widokiem to naprawdę można sobie odpoczywać. Jest zacnie, zacnie, naprawdę. I co najlepsze, nauczyłam się już spokojnie i szybko wiązać węzeł. Tu trochę pod tym widać, w jaki sposób to zrobiłam. I one naprawdę się trzymają. Ja mogę go jeszcze, o tak, o. Rozłożyć. Ale widzę, że ty też już trochę lepiej się w nim odnajdujesz, no. Bo widzę, tak bardziej się zrobiłeś w kokonie jakby. A ty też tak wyglądasz, jakbyś była matką pszczołą. Słoneczko fajnie świeci, co? Pierwsza połowa dnia była brzydka. Teraz jest piękniej. Temperatura jest odpowiednia, bo nie ma zbyt gorąco i nie ma zbyt zimno. Widoki są piękne. Nie jest tylko czytać książkę. Gdzie mam moją książkę? Tam ci dałem, z tamtej strony, bo ty w pierwszym momencie byłaś tam głową. No wiem, ale ja chciałam ciebie widzieć. Musisz wypełznąć. Zawsze się boję. I to fajnie, bo to nawet możesz buty ściągnąć, nie, na trawę postawić nogę. No. Przyjemnie. Właśnie przyjechaliśmy to też, bo wiedzieliśmy, że tutaj... Kurde. O, dobra. Be careful. Widzieliśmy, że tutaj będzie trawa tak fajnie ogarnięta. A no jednak jak jest zarośnięte, to nie wiadomo, kurde, czy tam nie ma czegoś. Jakiegoś węża, myszy albo innych, wiecie, zwierzątek żyją, tak. No, dokładnie. No ja się czuję lepiej tutaj, po prostu, tak. No, ale mi się też wydaje, że szkoda, bo tam było dużo takiej... Kurde, gdzie by się ułożyć, no. Tam było bardzo dużo takiej flory, którą łatwo podeptać, jakieś ślimaki, żabki, no. I tak dalej. No to jednak takie zarośnięte. Widzieliśmy taką mikrożabkę, nie? No, wstawisz potem na zdjęcie, bo na to ulubione zdjęcie miałem tą żabę na ręce, także jejku, mega, taka malutka, fajna. Ale nie wiem, czemu jak patrzę na tą żabę, to no. Widzę tego, ona by mnie rozumiała. Bo ja mówię do tej żaby, że teraz się nie ruszała i ona się nie ruszała, a potem dałem niżej, że może sobie iść. Wiesz, i obsła też normalnie. No. A ty jesteś zaklinaczem. Można sobie kupić żabki takie, nie? Nie wiem. Będziemy hodować żaby. Wszystko jest naprawdę bosko. Dobra, ja czytam, bo książka czeka, książka się mega sama. Szacunek za to, że oni tutaj bardzo fajnie koszą tą trawę i za to mega ich szanuję. No. Bo wokół tego kopca jest naprawdę przyjemnie. Pewnie, że tak. I wiesz, gdzie by było jeszcze fajnie rozłożyć? Na Świerklańcu. Tam też są takie duże pola, gdzie mało ludzi chodzi, tam trochę dalej. To prawda. Świerklaniec, park Świerklańcu. Wiesz, to jest park zamkowy, zamknięty taki, wiesz. Ale można było być tam dalej. Pamiętasz, jak kiedyś tam nagrywaliśmy też za tym kapliczką, tamte okolice, tam mało ludzi chodzi. Tam jest dużo tych pól różnych dalej. No tak, w sumie tak. Można też by można, no. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again.
Witam Was w poniedziałek. Ja jestem już po pracy i właśnie zrobiłam obiad, który spakowałam do pudełek i zabieramy go dzisiaj w teren. Patryk mi napisał, że macie ochotę właśnie na obiad w terenie, więc bierzemy hamaki, bierzemy obiad i po prostu lecimy, jak tylko wróci do domu. Przynieśliśmy w ogóle do domu ten stolik odnowiony, który może już widzieliście w odcinku z serii Nowe życie starych mebli. Mi się ten stolik tutaj mega, mega podoba. Pasuje tutaj idealnie, tym bardziej, że my mamy sypialnię urządzoną właśnie w takich kolorach. Takiego, wiecie, beżu, w sumie takiego bardziej piaskowego koloru. Tak jak na ścianie jest, taki bardziej piaskowy. Meble mamy też biało, właśnie drewniane, więc ten stolik się tutaj idealnie wpisuje. Poprzednio tutaj były te stoliki z Ikei. W sumie jeden czy dwa? Nie pamiętam już. Nie, chyba tylko jeden w sumie. I na jednym stoliku chyba stały te kwiatki. No a teraz właśnie przynieśli tutaj ten stolik i ten stoliczek by musiał wyjechać stąd, jeśli ten ma tutaj zostać. No bo za dużo trochę jest tego. No a zobaczymy jeszcze, czy ten stolik z nami zostanie, czy jednak znajdzie nowego właściciela, bo taka opcja też jest. No ale zobaczymy. Set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Jechaliśmy i trafiliśmy, w sumie Patryk to zauważył, ja byłam zapatrzona w telefon, bo pisałam wiadomość, stoliczek, nie, najpierw krzesła zauważył na śmietniku, przy śmietniku były wystawione i takie drewniane, jak ja spojrzałam tylko, to mówię, dobra, bierzemy je, ale okazało się, że wzięliśmy tylko jedno krzesło właściwie, ale to zawsze jak to możemy, jak coś zrobimy, to będzie gdzieś na ogródek czy coś, więc tam to może być. Zresztą, nie wiem, czy wiecie, i ty, Patryk, też, ale na przykład jest taki styl odnowionych krzeseł, w różnych kształtach te krzesła, ale pomalowane w taki sam sposób. Czyli na przykład wszystkie czarne, bo wszystkie na przykład mają, nie wiem, siedzenie białe, a resztę czarną, rozumiesz? Taki sam styl, ale różne kształty i to też mega, mega wygląda, więc tak też można zrobić. Łapnęliśmy jeszcze taką starą, taką typowo starą szafkę nocną. Szkoda, że jest jedna, no ale można też ją zrobić jako taką zwykłą szafkę, a nie taką typowo nocną w sumie, więc nie potrzebujesz tej drugiej. Coś tego na pewno wymyślimy, a kurde, takie rzeczy, ale problem jest taki, że my już nie mamy miejsca w naszej pracowni. W sumie, nie wiem, bo nie powinniśmy tego brać wszystkiego, ale tak to korci. Ciało. Dziękuję. Ciało. Tak można żyć z kawką, na hamaczku, zaraz książka. Ach, to jest życie. Nie potrzeba zbyt wiele. No nie. Witam Was serdecznie w środę. Ominął nas jeden dzień. Nie nagrywałam wczoraj. Nie wiem dlaczego, chyba jakoś uciekł mi ten dzień, tak sądzę. Byliśmy trochę w garażu u nas, trochę tam przy tych szafkach porobić. Ale jakoś tak, wiecie, było gorąco, okrutnie, tak jakoś... No do pracy to się tak średnio nadają takie dni. A szkoda, no bo wiecie, każda chwila jest na wagę złota przy pracy, przy meblach. No ale trudno, nie będziemy tutaj narzekać jakoś bardzo, ale trochę muszę powiedzieć. No ale dzisiaj jest jeszcze cieplej. Się okazuje, bo na dworze mamy 35 stopni, rozumiecie to? 35 stopni. To jest bardzo dużo. Naprawdę, dla mnie to jest... Ja nie lubię takich upalnych dni na maksa, bo no, za dużo, po prostu za dużo. Wolę tak 22, 21 stopni. O, wtedy to jest tak dla mnie do życia idealnie. No ale jest jak jest. Ważne, że w domu mamy 24 stopnie chyba, no. 24 stopni, rozumiecie to? A na dworze jest 35. Co prawda ja się zabarykadowałam od rana, pozasłaniałam wszystkie rolety. W sypialni mamy rolety termoizolacyjne i one działają super, naprawdę. No ale wszędzie indziej mamy zwykłe rolety, nie? No ale stwierdziłam, że dobra, no zasunę je, no co? Może coś da? Niż po prostu siedzieć i się użyć nad sobą. No i oczywiście okien nie
otwieram, nie? No i też nie wyprałam dzisiaj, no bo no nie wyobrażam sobie siedzieć w takiej duchocie w domu. Przyjechaliśmy na garaż, żeby trochę tu uporządkować, bo ostatnio trochę sprzątaliśmy właśnie, ale dzisiaj jeszcze musimy uporządkować takie nasze rzeczy typu pędzle, wałki, papiery ścierne, żeby to mieć po prostu w jednym miejscu. No bo teraz właśnie parę rzeczy leży tu, parę rzeczy, widzicie, leży tu, parę tu, jeszcze tam leżą te papiery ścierne nasze i kurczę, to trochę jest, wiecie, takie uciążliwe, jak się szuka czegoś po prostu. No i ostatnio kupiliśmy właśnie taką miseczkę, żeby mieć na wszystkie śrubki i takie rzeczy, które odkręcamy od mebla danego, żeby po prostu to się nie zgubiło i w razie potrzeby było. I kupiliśmy jeszcze te koszyczki takie, zwykłe, z Carrefoura chyba są, nie? Tak, one w ogóle miały zawrotną cenę, bo one chyba po 2 zł jeden był? No jakoś tak, bardzo tanie, około 2 zł. A one są dość spore, nie wiem czy to widać w sumie, ale one są dosyć duże. Tak chcę je powiesić po prostu. W jednym koszyczku będą papiery ścierne, w drugim będą pędzle i będzie wszystko pod ręką i w trakcie pracy będzie to można szybko po prostu zabrać konkretną rzecz, którą akurat potrzebuję. Będziemy testować opalarkę i zobaczymy, jak ona sobie będzie radzić. Jestem mega ciekawy, czy to rzeczywiście sprawdza się dobrze, czy nie. Jak w ogóle to wygląda? O! Aha, to jest tryb. 1, 2. No, grzeje jak suszarka. Grzeje jak suszarka. No co, i przy co? No nie wiem, bo może tam większy jest. Trzeba poczekać chyba, nie? Może. Siedzenie chyba nie jest pomalowane, ono jest, zobacz, jakieś takie śliskie, to nie jest to, ła, to jest w ogóle gorące. No wiem, właśnie to chyba nie jest w ogóle taka olejna farba, tylko nie, zwykła. Nie, nóżki spróbuj, dawaj, bo chyba nóżki właśnie są olejną pomalowane. Nie, chyba. No ale schodzi, kurczę, no. Schodzi, nie no, schodzi. Ciekawe, jakby to po sobie poradziło bez opalarki, bo tu to fajnie zeszło, widzisz, nie? No właśnie, ładne, fajnie, no. Próbujemy tu. Dużo gorzej. No, bo najpierw chyba tą wierzchnią warstwę musisz zdjąć, wiesz, żeby ci było łatwiej potem. Kurczę, tak, no i tu jest elegancko. Patryk testuje dalej tą opalarkę i fajna sprawa, a ja wyszłam na zewnątrz, opada. Taki gorący, jak opada troszkę. Ale nie lubię być mokra z deszczu, ale fajnie, że jest chłodny. To tak chciałabym, aby to wyglądało. Tylko, że właśnie mamy chyba łącznie 6 tych pojemniczków i to tak będzie tutaj porozkładane. I to jest fajna opcja, bo tutaj pracujemy, coś potrzebujemy, więc się odwracamy tylko, bierzemy do konkretnego koszyczka i jest już w ręce dany przedmiot, dane narzędzie. I tego właśnie chciałam, żeby to było tak bardzo, bardzo pod ręką, bo nieraz już się zdarzyło tak, że robiłam coś i szukałam danego narzędzia, danego produktu. I wiecie, zanim ja to znalazłam, mnie to już trochę minęło, więc chcę to mieć po prostu pod ręką. No, very good. No nie, dobra, to są dwa podobnie, a ten... Dobra, to ci tak właśnie na środek od góry. To nie jest koncert jakiś tam, Niko. Dobrze jest i okej, następny. Czekaj, co? Dobra, no. To musi być estetycznie. To może trzeba wyrzucić. Nie, on jeszcze jest dobry. Jeszcze serio, jest nie. Dobry. Będziemy... Jeszcze jest dobry. No bo jest dobry, oczywiście, że tak. Dałabym szachmanowi. Tak, to jest dobry, jeszcze no papier. Tak, okej, okay, dobra, trzymaj. A to już chyba nie. No, nie wiem, kurczę. Jeszcze wleci? Zostaw, bo nie będziemy kupować. 80 gdzie są? 80. Wiesz, to musisz zobaczyć i patrzeć. Tu jest 120, tu chyba 80 jest. O, no. No i pięknie, widzisz? Super to... by było jeszcze mieć takie naklejki. No to trzeba nakleić. To może... nie jest problem przecież, nie? Mamy jeszcze tutaj te. Tak! Nie, no mamy papierów do... No. To tak trochę jest, jak się wpuści kobieta do garażu. To od razu wszystko porządkuje. Segreguje w pudełeczka i w pojemniczki. A pokaż mi te pędzle wszystkie. Zobacz to, one mają wszystkie dziurki. Wystarczy, no, że powbijasz gwóźdki tutaj pomiędzy i możesz się powiesić. No.
paczka z moimi perfumami, które sobie zamówiłam ze strony Ambra. To nie jest płatna reklama ani współpraca, od razu mówię, tylko po prostu sobie zamówiłam prywatnie i postanowiłam, że wam to pokażę po prostu, bo może komuś się to przyda. Dwa zapachy zapakowane właśnie w ten sposób, czyli owinięte folią bąbelkową. To jest dobre. Takie po prostu wyglądają dokładnie w ten sam sposób, tylko mają swoje numerki. Ja sobie ostatnio, jak zamawiałam, to bo ja z tego korzystam już jakiś czas i jak ostatnio sobie zamówiłam zapachy, to zostawiłam sobie te buteleczki z tych zapachów, które mi się bardzo podobają i dzięki temu już teraz wiem, co muszę zamówić. Oczywiście, wiesz, jak mam ochotę na jakieś coś nowego, no to tam zaryzykuję, ale dzięki temu właśnie, że zostawiłam sobie tamte butelki, teraz wiem, jeśli chcę pewniaka, tak jak teraz na przykład chciałam tylko po prostu mieć kolejne nowe zapachy, bo już się wszystko już pokończyło, to już teraz wiem właśnie, co sobie zamówić na pewniaka, nie? Ojejku, uwielbiam ten zapach, masakra. To ja mam 140 tutaj akurat przy sobie i on świetnie pachnie. Tu jest 35 ml i za te 35 ml dałam ile? 17,90 chyba? Albo 17 zł nawet? Chyba 17, ale to jeszcze wam potwierdzę. To jest 210 i też mocno go polecam, czyli moimi number one są 210 i 340 i one naprawdę są świetne. Zamówiliśmy sobie w ogóle wczoraj z Patrykiem wieczorem już Too Good To Go paczkę z piekarni, ale to była paczka garmażeryjna, ale powiem wam, że ona kosztowała 20 zł i dostaliśmy tak 12 pierogów z farszem szpinakowo-serowym, 2 devolaje, ale takie naprawdę małe, one bo takie były chyba, o. Chyba takie, coś takiego, nie? I do tego jeszcze taki kubeczek twarogu ze szczypiorkiem i z rzodkiewką. I ten twaróg przepyszny. Pierogi. Dzisiaj właśnie jadłam rano na śniadanie pierogi. I mam mieszane uczucia, bardzo mieszane uczucia. Bo wczoraj, jak je już pakowałam, bo 6 wziąłam ja do pracy, a 6 Patrykowi spakowałam do pracy, to już wczoraj, jak je pakowałam, to czułam, że one są bardzo, bardzo, ale to bardzo tłuste. A ja tak nie lubię, bo ja jak robię w domu pierogi, to one prawie nie są tłuste. Chociaż no pewnie dlatego są takie tłuste te kupne, bo muszą trochę więcej wytrzymać, może dlatego, nie wiem, ale nie lubię takich za bardzo. Za to ten farsz był przepyszny. Ja uwielbiam farsz szpinakowo-serowy z czosnkiem. Przepyszne to jest. I to mi smakowało, no ale ta tłustość mnie skutecznie do siebie zniechęciła. Dajcie znać w komentarzu, może czy korzystacie z Too Good To Go. Patrzcie, co znaleźliśmy. Pierwszy raz to widziałam tylko na Facebooku. Wiesz, co to jest? Nie mówię. No czytaj. Właśnie znalazłeś bezpańskiego smoka. Zachęcam do adopcji. Otwórz to, proszę cię. Ale się jara na maksa. Ale ty... co to jest? Na Facebooku wszystko widać, że ja jestem... No, widziałam to, że są takie albo takie różne misie na przykład, czy coś, ale fajne. Zachęcam do adopcji, żeby wczek twoich kluczy. Jeśli poprawisz jej humor, będzie nam miło, jeśli polubisz naszą stronę na Facebooku i pochwalisz się swoim znaleziskiem. W komentarzu pod postem naszej akcji na stronie Midar 3D. O matko, świetnie! I z nich do Facebooka. Jak coś, to zapraszamy. To nie było w ogóle, to było przypadkowe, to wygląda tak średnio, jakby to było zaplanowane. Ja myślałem, że ktoś zgubił coś po prostu. Ja też początkowo, ale gdyby nie ta akcja na Facebooku, to ja bym nie wiedziała. Ale patrz, jak tu dużo ludzi chodzi, ludzie są ślepi normalnie. Ale tu nie przychodzą, widzisz, a ja chciałam przyjść. Jaki smutek. Jest taki tęczowy bardzo, taki hologramowy wręcz. No. To adoptujemy smoczka, co? Zaadoptujemy. Cieszę się na maksa. Ja się cieszę z takich małych rzeczy, przynajmniej się bardzo staram cieszyć. A to wiecie, widziałam na Facebooku, a teraz my nas trafiliśmy, tak, to jest super. No a gdzie jesteśmy? Jesteśmy w parku, przyjechaliśmy do parku na spacer. Bardzo lubimy tak przechodzić, bo tu jest przepięknie. No i dużo miejsca do chodzenia, więc fajnie. O, drugi leci, a to jest inny tam, nie pamiętam. Spójrzcie sobie w ogóle, jak to wszystko tutaj jest zadbane, ładnie wygląda. Idealnie przystrzyżona trawka, idealne grządki z kwiatuszkami, podbane, co? Pięknie. Te rzeźby tam też stojące, też jakoś tak są bardzo zadbane. Ptaszki co one robią? Wymijają się jakoś. Widok nam obydwu się kojarzy z taką sawanną. Bo dlatego, że tutaj tak jest tak trochę żółto i te drzewa są takie, drzewa nie? Są takie, tak, no. Jakby na salonie, specyficzne to... takie. Co zrobili? O kurde. Takie placowe zrobili? Nie wiem, nie, to jeszcze jest w trakcie budowy chyba. Nie, to jest takie placowe. Poważnie, takie wypasione.
Ale takie dziwne, takie kosmiczne. No. Trochę jak przy planetarium, nie? Trochę tak, no. Kosmodrom. Ale jest jeszcze w budowie, to fakt. Tak, tak. A o tym tam, za tą altanką, to znamani statek. Jeszcze do tyłu pójdę trochę, bo tam panowie budują, jeszcze nie chcę ich kamerować. O, widzicie, to znamani statek taki duży. No, miastka, to będzie chyba raj. Raj dla dzieci. O, a tutaj chyba jest... A nie, chciałam, myślałam, że jest poglądowe, jak to będzie wyglądało, ale chyba nie. Ale patrz, jakie dofinansowanie w ogóle duże. Ale jak... Ale tak, to były drogie, nie? Taki masakraj. Takie drogie to. No, ale no, pięknie to wygląda. To wszystko jak taki statek piracki będzie wyglądał. Tak, ta pirat, pisze, widzisz pirat? No, pięknie, naprawdę. Dobrze. Przyjemnie, nie? No. Słuchaj, co pląkanie. To jest tak ogromne, to. Jest duże. No, widzę. Ja nie wiem, czy tu nie ma dookoła ścieżki rowerowej, bo tutaj zawsze bardzo dużo ludzi jeździ na rowerach. Chyba jest, bo dobra, widzę teraz, spojrzałam, teraz urzuci mi się znak z tyłu. Jest, no. Jest, ale jak ona jest dookoła tego, nie wiem, jeziora, zalewu, tej wody, to... Jezioro. To będzie bardzo długie. Jest już. W sumie nie wiemy, ile jest cała trasa, tylko wiemy, jest do Rogoźnika, do Wymysłowa i do Zapory, Kozłowie. A w tamtą stronę do Niezdary 7 km, do Siewierza 38,5 km i do Kuźnica Warężyńska 57,7 km. To małej drogi. Zbieram się już do domu, bo nam się kończy już parking. Fajnie mi się nagrywało tego tygodniowego vloga. Może będziemy to częściej robić. Może, no. Dajcie znać, czy chcecie, czy nie. Tak sobie trochę myślę, że ten tygodniowy vlog to trochę taki backstage tej serii, nowej serii Nowe Życie Starych Mebli. I to była fajna opcja. Dajcie nam znać, co o tym myślicie w komentarzach. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Ciemno się zrobiło. Właśnie widzę. To znak. Dzięki za oglądanie. Cześć!